Dzień dobry. Witamy na kolejnym Hello Monday'u, jak to mówią. Hello Monday, czyli nasz sposób na oswajanie poniedziałków, przynajmniej raz w miesiącu. Co miesiąc się tutaj spotykamy, żeby mówić o ciekawych rzeczach dotyczących szeroko pojętej edukacji, na tyle, na ile ona się wiąże, czy z nauką języka, czy po prostu z ciekawymi rzeczami, które warto wiedzieć, żeby było się łatwiej uczyć nam i żebyśmy rozumieli innych, którzy uczą się na przykład, jeżeli mamy dzieci. Jak miesiąc temu, jest ze mną dzisiaj Ania Urbańska, certyfikowany coach, neurocoach, absolwentka chyba 5 studiów podyplomowych, nie mówiąc o studiach dyplomowych, autorka 8 książek, moja serdeczna przyjaciółka, człowiek niezwykle mądry i master trener struktogramu w Polsce, o którym mówiliśmy miesiąc temu. Dzisiejsze spotkanie jest trochę nietypowe dla nas, dlatego że nie ma takiego osobnego tematu, a to dlatego, że ostatni nasz temat, wszystko co powinieneś czy powinnaś wiedzieć o mózgu, a nie wiesz, a pomogłoby ci się uczyć nie tylko języka, to był temat, który wywołał tak ogromne zainteresowanie, jakieś setki ludzi, wyświetleń tego było mnóstwo i dostaliśmy po prostu rzekę pytań. I tych pytań było tyle, że żal było na nie nie odpowiedzieć, więc dzisiaj spotykamy się po to, żeby właśnie wam na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Mamy nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Powiedzcie od razu, kochani, skąd stukacie, jak to mówicie, bo dzień dobry wszyscy mówią, ale nie wiemy skąd. No Milena Kurzyńska na pewno z Grudziądza, bo to wiem. Ewa Mielicka z Opola, ale kto jeszcze skąd, to nie wiem, a jest nas już tutaj 60 i bardzo szybko tego przybywa, więc powiedzcie skąd tutaj stukacie. Bardzo dziękujemy, że postanowiliście znaleźć chwilę czasu na to, żeby pomyśleć i porozmawiać i posłuchać o edukacji. I za chwilkę będziemy przechodzić do tematu. Ela z Warszawy jest. Iwona też jest z Warszawy. Skąd jesteście? Bydgoszcz. Słuchajcie, to jest technika niesamowita. A Ania jest w Grudziądzu, ja jestem w Warszawie. I to jest, tak, to jest jeden z pożytków, mi się wydaje, pandemii, która zmusiła świat do przestawienia się na inny sposób funkcjonowania, w taki sposób, że dzisiaj właściwie, ja godzinę temu miałem spotkanie wspólnoty mieszkaniowej mieszkania, które mam na Pomorzu. Wszystko się odbyło online, w ogóle nikt nie robił żadnego problemu. To jest coś niesamowitego. Iwonka z Wrocławia, Piaseczno nazwita, Gliwice, Tarnowo Podgórne, Grudziądz także. No dobrze, kochani, to przechodzimy. Tak jak powiedziałem, tym razem nie mamy osobnego tematu, ale chcemy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, które było kilkadziesiąt, ale staraliśmy się je pogrupować w takich kilka grup, na temat tego, co powinniśmy wiedzieć o mózgu, o sposobie, w jaki się uczymy, sposoby, w jaki postrzegamy rzeczywistość, co może nam ułatwić, nam i naszym dzieciom, ułatwić uczenie się. Aniu, mój szanowny gościu specjalny, gościu honorowy, zanim zaczniemy tę rozmowę, to pomyślałem sobie, że poproszę Cię, żebyś na początek... A, no i kochani, od razu prosimy również, żebyście zadawali pytania, jeśli będą kolejne, bo jak będziecie mieli pytania, z przyjemnością będziemy na nie odpowiadać i odnosić się do nich na bieżąco. Jest jedna rzecz, która wydaje mi się, że powinniśmy o niej chwilę pomówić, a mianowicie myśmy mówili miesiąc temu o testach na typ inteligencji, że mamy inteligencję tam matematyczną, taką, owaką, w różnych proporcjach, różni ludzie, więc się różnie uczymy. Mówiliśmy o różnych kolorach mózgu, czy tak jak się to umownie nazywa, to o czym Ty mówiłaś w zakresie struktogramu. Pomyślałem sobie, że może powinniśmy dopowiedzieć taką rzecz, która być może nie jest oczywista dla każdego, a warto by o niej powiedzieć, a mianowicie, że to nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że jak robię sobie na przykład test struktogramowy, tak, i wychodzą mi te proporcje mojego mózgu, czy też mojej biostruktury, tutaj czerwony, zielony, niebieski, te rzeczy, może fajnie byłoby też, jakby się w dwóch słowach tylko przypomniało, o co chodzi dla tych, którzy nie byli poprzednio, to chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, że to nie jest do końca tak, że my mamy jakby różne mózgi. To nie jest tak, że tak jak mam dłuższą rękę, więc mogę nią dalej sięgnąć, to mam inteligencję matematyczną, która gdzieś tam w mózgu siedzi i można ją wyciąć albo zmierzyć. Jak to jest z tym?
Tak, rzeczywiście. Dzień dobry, dobry wieczór. Jeszcze jasno, tak trochę, już trochę ciemno, więc jeszcze dzień dobry. Jeżeli chodzi o powrót jakby do tematu związanego z mózgiem i związanego ze struktogramem i z tymi kolorami, czy z tymi inteligencjami, o których rozmawialiśmy, to tak naprawdę pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy zielony, czerwony czy niebieski mózg, to mówimy o umownych, dopasowanych, dostosowanych do obszarów mózgu kolorach. I może dla przypomnienia dla tych z Państwa, którzy nie byliście z nami miesiąc temu, to chciałam tylko przypomnieć, że jest taki system treningowy, który nazywa się struktogram, który powstał całkowicie oparty o badania naukowe, które w latach 70. i 80. poprzedniego stulecia prowadził m.in. profesor Paul MacLean pod przywództwem właśnie jego antropologowie, lekarze, psychologowie, medycy i cała rzesza genetyków pracowała nad tym, żeby w końcu dzięki temu, że widzimy mózg przez tomografię komputerową, przez rezonans magnetyczny, móc ten mózg w jakiś sposób opisać, nazwać, a nie tylko jak to bywało wcześniej podczas sekcji zwłok. I podczas tych badań mogliśmy wyodrębnić tak zwane dwa mózgi, stary i jeden mózg nowy. Nasze stare mózgi to jest właśnie nasz pień mózgu i nasze międzymózgowie. Stąd są te kolory, o których tutaj Krzysztof mówił, ponieważ jeżeli mamy w struktogramie oznaczoną część mózgu na zielono, to znaczy, że zawsze mówimy o pniu mózgu. Jeśli mówimy o zielonym mózgu, to mówimy o tym, że ktoś ma właśnie tą część mózgu rozwiniętą. Jeżeli mówimy o tym, że to jest zielony człowiek w cudzysłowie, to znaczy, że to jest jego dominujący obszar mózgu. I drugi stary mózg to jest nasze międzymózgowie. Ono w struktogramie oznaczone jest na czerwono, a to oznacza w praktyce, że osoby o dominancie tej części mózgu no są czerwone, bądź nazywamy ich w ogromnym skrócie myślowym czerwonymi. I jest nasz ten tak zwany młody mózg, czyli na niebiesko oznaczone kresą mózgowie. Stąd też osoby, które mają ten mózg najsilniej rozwinięty, nazywamy je osobami o niebieskim mózgu, o mózgu związanym z dominantą kresą mózgowia. I tutaj myślę, że od razu mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ponieważ ono nam się pięknie tutaj złoży, jeżeli Krzysztofie nie masz nic przeciwko temu. Ponieważ pierwsze pytanie brzmiało, czy są badania, jak rodzaj mózgu jest dominującym, jak trafić do dużej grupy osób? Oczywiście tak. Na wszystko oczywiście mamy badania, wszystko jest potwierdzone badaniami. Te badania są cały czas przez Szwajcarów, Niemców i Amerykanów prowadzone. Co rusz dostajemy nowe, ciekawe informacje związane właśnie z dominującymi mózgami. A jeżeli ktoś tutaj pyta, czy można sobie takie badanie zrobić, to odpowiedź brzmi tak. Istnieje narzędzie, które nazywa się analiza biostrukturalna. To nie jest test psychologiczny, tylko analiza badająca właśnie nasz dominujący mózg. Analiza składa się z 10 takich grup zadaniowych, można tutaj mieć 38 możliwości odpowiedzi i aż 412 różnych zestawień tych trzech komponentów mózgu. Czyli to oznacza, że można to zrobić w formie sesji czy szkolenia, no i dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć, który z naszych mózgów jest dominujący, który subdominujący, a który ewentualnie deficytowy. Ale jak rozumiem, to nie jest tak, że my mamy jakby różne te mózgi. My mamy bardzo podobne mózgi, ale sposób ich funkcjonowania trochę się różni. Czyli rodzimy się tacy, najprawdopodobniej, jak rozumiem, to wynika z urodzenia, rodzimy się tacy, że jeśli ja mam bardzo dużo tego, co w struktogramie się nazywa zielonym, to oznacza, że większa czy dominująca część moich życiowych decyzji, wyborów, reakcji, działań, myśli, uczuć, emocji będzie sterowana właśnie w taki sposób, tak? Czyli jakby przez taki zielony filtr. Czyli to jest ten filtr, w którym bardzo ważne są emocje, uczucia. Tacy ludzie są często tacy bardzo serdeczni. Oni tam zawsze pamiętają, kiedy masz urodziny, tego typu rzeczy, tak? Będzie im przykro, jak ty nie będziesz pamiętać o ich urodzinach, uznają, że to jest jakieś niedopatrzenie, tak? Im się może nie mieścić w głowie w skrajnych przypadkach, że można na przykład tak nie myśleć. A ktoś, kto ma to, co w struktogramie określa się kolorem niebieskim, czy dominantą niebieską, to nie jest ktoś, kto ma inny mózg, ale tak funkcjonuje, że on jakby inne rzeczy wybiera
inaczej powiem, na innej podstawie podejmuje większość życiowych takich decyzji, większych i mniejszych, prawda? Czyli ten niebieski, jak to już, żeby przy tym przykładzie pozostać, jest bardziej analityczny, bardziej taki myślący, konserwatywny, ostrożny. On musi sobie wszystko przemyśleć, on nie zrobi kroku, jak nie jest pewien, że to jest dobry krok. A czerwony na przykład zrobi ten krok, powie co, uda się, co ma się nie udać, nie? Będzie dobrze. Czyli zależało mi, żebyśmy zaczęli od tego takiego, od takiej ogólnej uwagi, że to nie jest tak, że te rzeczy, o których mówimy, które mierzymy testami, czy na przykład testem na typ inteligencji, który wielu z Was robiło po poprzednim live'ie i zachęcam, żeby go zrobić jeszcze raz, a teraz jeszcze, o tym powiemy na końcu, mamy osobny test na typ inteligencji dla dzieci, bo zrobiliśmy już kurs Szybki Angielski for Teens, sezon pierwszy, kurs niesamowity i do niego jest też specjalny kurs na typ inteligencji, który można zrobić, który dziecko może zrobić. Bardzo ciekawa sprawa. Więc to nie jest tak, że jeżeli wyjdziecie jakiś tam profil inteligencji, to samo zresztą chyba dotyczy wszystkich testów psychologicznych, to nie jest tak, że my mamy jakiś tam, tak powiem, organ taki, który jest inny, ja mam niż ty masz, tak? Ale w inny sposób one funkcjonują. Myślę, że uzasadnienie tego jest bardzo, bardzo głębokie. To teraz przejdźmy do następnych pytań. Padło pytanie, które mnie zaskoczyło, a mianowicie, jak wygląda kwestia synestezji w procesie nauki? Czy ta przypadłość ma też miejsce w naszym mozgu? Powiedziałem, że mnie to pytanie zaskoczyło, ponieważ synestezja jest dosyć rzadkim zjawiskiem generalnie, tak jak się o tym czyta. Ty, Ania, pewnie wiesz więcej ode mnie, co to jest synestezja, ale generalnie jest to, nie wiem, czy nazwać to przypadłością, jest to dosyć rzadkie zjawisko po prostu. Więc ciekawe, że w naszym live'ie padło takie pytanie, jak to wygląda w procesie nauki. Może powiedzmy najpierw, czym jest synestezja i dlaczego do końca nie za bardzo się czujemy kompetentni, żeby na ten temat się wypowiadać. Mm-hmm. Tak, rzeczywiście, dodam tylko do tego, co powiedziałeś, że wszyscy mamy między 1350 a 1500 gram mózgi, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, i cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo to nie jest tak, że mózg kobiety różni się bardzo od mózgu mężczyzny i że one są w ogóle jakieś kompletnie inne. One wszystkie są takie same i to, co nas różni na poziomie DNA, to właśnie, że któryś z tych obszarów mózgu jest silnie rozwinięty i to po prostu tak, żeby dopowiedzieć. A co do synestezji, ja nie czuję się ani lekarzem, ani specjalistą od tego zakresu tematycznego. Sporo na ten temat czytałam, bo zjawisko wydaje się być interesujące, a nawet ciekawe. Czasem można by się nawet zastanowić, jakby to było, gdyby móc czegoś takiego doświadczyć. Natomiast powiem za Wikipedią, że jest to coś, co nazywane jest poznaniem poprzez zmysły. Jest to taki stan lub zdolność, której doświadczenie jednego zmysłu, czyli na przykład wzroku, wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Na przykład za dźwiękiem idzie obraz, który może wywołać, nie wiem, wrażenie tego, że coś jest mokre, miękkie, albo coś, co jest związane z kolorem, że kolor może być zimny, na przykład niebieski, że jest zimny, a powiedzmy czerwony jest gorący i tak dalej, i tak dalej. To wszystko budzi pewne skojarzenia. I to są takie bardzo dosłowne wrażenia. To są takie bardzo dosłowne odczucia, prawda? Znaczy, wiadomo, że czerwony nam się kojarzy jako ciepły, a niebieski jako zimny, dlatego na kranie tak jest. Ale tutaj mówimy o takim praktycznie dosłownym odczuwaniu tego w ten sposób. Tak, dokładnie. I rzeczywiście tutaj mózg ma trochę wspólnego, ponieważ istnieją takie dwie teorie, które tłumaczą to zjawisko. Ja nie będę tutaj za dużo opowiadać, bo jak Krzysztof wspomniał, nie jesteśmy specjalistami i na pewno nie będziemy tutaj kolokwialnie mówiąc cwaniakować, więc według teorii Barona Cohena u osób doświadczających synestezji mogą występować takie połączenia mózgu, które są dodatkowymi połączeniami, które łączą obszary normalnie ze sobą niepołączone, czyli u większości ludzi nie ma takich połączeń. Druga teoria z kolei mówi, że jeżeli liczba połączeń synaptycznych jest taka sama, a mieszanie się odbieranych doświadczeń wynika z tego, iż zachwiana jest równowaga pomiędzy hamowaniem i wyciszaniem docierających impulsów w tym naszym mózgu. Czyli najkrócej mówiąc, dotyczy to po prostu połączeń pewnego rodzaju neuronowych i impulsów w mózgu. Natomiast nie pokuszę się tutaj o żadne inne teorie. Zachęcam do tego, żeby zapytać neurologów, lekarzy, którzy są w tym temacie bardziej biegli, a my tutaj nie będziemy po prostu próbowali z siebie robić specjalistów w każdej dziedzinie. I to jest cała moja odpowiedź. Ale ja bym tutaj dodał do tego, bo pytanie było, jak wygląda kwestia synestezji w procesie nauki. Myślę, że tutaj możemy sobie pozwolić na taki jeden wniosek, który ma zastosowanie nie tylko do synestezji, ale w ogóle do wszelkich innych naszych sposobów postrzegania świata. Synestezja jest jednym ze sposobów
odbierania rzeczywistości. No, jak z tego wynika, z badań dosyć rzadkim. Aczkolwiek, jak pierwszy raz to słowo usłyszałem i sprawdziłem, co to jest, to się dowiedziałem, że często jest to zjawisko, które występuje po narkotykach czy po jakichś tam psychodeliach. Więc być może stąd dzisiaj jest większa, że tak powiem, moda na mówienie o synestezji niż kiedyś. Ale w każdym razie jest to pewien sposób percepcji rzeczywistości. To ma o tyle znaczenie, że jeżeli ktoś jest takim synestetą, nie wiem, tak to się chyba nazywa, czy synestetykiem, to warto o tym wiedzieć. Problem w tradycyjnej edukacji, generalnie problem w takiej instytucjonalnej edukacji dzisiaj polega między innymi na tym, że w ogóle tradycyjne systemy oświaty nie biorą pod uwagę różnic między ludźmi. Oczywiście one gdzieś idą w tą stronę, to się wolno zmienia, ale generalnie jak idzie człowiek do szkoły, czy na studia, czy na jakikolwiek kurs, dziecko, dorosłe, wszystko jedno, to się oczekuje, że tam jest ta wiedza w jakiś tam sposób, czy umiejętności podawane, a ty masz się nauczyć. To jest w pewnym sensie twoje zadanie to zrozumieć, zapamiętać, naumieć się, jak tam chcesz, tak? I o tych, którzy sobie w tym systemie dobrze dają radę, mówi się, że są zdolni. A ci, którzy sobie nie dają radę, to się mówi, że są niezdolni. Albo się mówi, on to tempak, bo nic się nie potrafi uczyć. A często problem polega na tym, że sposób podawania tej wiedzy w tym konkretnym przypadku jest tak drastycznie sprzeczny z tym, co dla człowieka jest łatwe. Ja zawsze mówiłem, że to jest trochę tak, jakbyśmy w głowie mieli otwory różnych kształtów na wiedzę. Ja mam na przykład tu okrągły, a tu kwadratowy, tak? Tylko problem polega na tym, że mój kwadratowy jest w średnicy czy szerokości ołówka, a ten okrągły jest taki duży. Ale akurat na moim kursie, akurat moja pani nauczycielka wszystko podaje kwadratowym otworkiem, tak? I to tam kapie po prostu po kropelce. O tym trzeba wiedzieć, kiedy twoje dziecko przychodzi do domu i mówi, że chyba jest tępe, tak? Albo kiedy pani nauczycielka ci mówi, że ona jest niezdolna, bo nic nie kapuje, nic nie ogarnia. Może tak, a może nie. Z naszych doświadczeń uczenia angielskiego ludzi dorosłych, w bardzo specyficznej grupy zresztą trzeba powiedzieć, dlatego że większość naszych klientów to są ludzie, którzy trafiają do nas, najczęściej są ludzie albo z korpo, albo przedsiębiorcy, ludzie wykształceni, którzy wszystkiego potrafili się nauczyć, często z tytułami naukowymi, robiące naprawdę dobrą karierę, a jednocześnie mówię, ja nie mam zdolności do języka, nie potrafię się nauczyć angielskiego, który jest prostym językiem. Uwierzcie mi, ci, którzy mają z tym problem, że angielski jest prosty w porównaniu z polskim. Dla przykładu słowo to i second, dwa słowa angielskie mają chyba 38 odpowiedników po polsku i używamy ich bezbłędnie, więc naprawdę jesteśmy w tym dobrzy. Ale ci ludzie przychodzą do nas przekonani, że brakuje im jakichś zdolności, ponieważ sposób, w jaki byli uczeni, zakładają automatycznie, tak jak systemy oświaty zakładają, jak nauczyciele i wszelacy edukatorzy, czy może nie wszelacy, ale bardzo wielu jeszcze dzisiaj, że sposób podawania wiedzy, mówiąc krótko, na kursie jest właściwy. Tymczasem okazuje się, że każdy uczy się w trochę inny sposób. Więc ta synestezja, żeby już zamknąć ten wątek, jeżeli wiesz, że jesteś osobą, która taką wrażliwość ma, to będzie ci się łatwiej uczyć, nie ma co z tym walczyć. Tak samo jak jeśli wiesz, że masz jakiś typ inteligencji, na przykład analitycznej, czyli uczysz się, łatwiej zapamiętasz, jeżeli rozumiesz strukturę. Moja mamusia, mając 75 lat, to już było 100 lat temu, nauczyła się angielskiego z samouczka, z książek, z do gramatyki, bo ma umysł analityczny. Dla niej to było ok. Podmiot, dopełnienie, orzeczenie, rozumiem. Już wiem, jak tego używać, tak? A jest mnóstwo ludzi, którzy się uczą w działaniu, szczególnie kinestetyków, których można poznać po tym, że się ciągle kręcą, drapią, ruszają i tak dalej, którym ta struktura im tylko będzie przeszkadzać w uczeniu się. Także bardzo, bardzo możemy sobie pomóc w uczeniu się, jeżeli dowiemy się, jaki mamy styl uczenia się. I to jest jedno z następnych pytań. Jak znaleźć swój idealny sposób, styl nauki? Jak znaleźć w ogóle swój idealny sposób uczenia się? Jak ty myślisz, Ania? Ja to zawsze jestem pragmatykiem i uwielbiam doświadczenie, czyli ja się uczę poprzez doświadczenie. To wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne. Każdy z nas uczy się na zupełnie inny sposób. Pamiętam, kiedy mój syn był mały, mnie się wydawało, że mój styl, którym ja chciałam, żeby on się uczył, jest najskuteczniejszy i najlepszy, więc ja mu mówiłam, chodź tu do mamusi, będziemy razem uczyć się tego wierszyka do szkoły, usiądź tutaj koło mnie i czytaj na głos i będziesz mógł się tego wiersza świetnie nauczyć. A on patrzył na mnie jakoś tak dziwnie i
brał tą książkę, ten podręcznik, szedł do swojego pokoju, zamykał się i po cichu czytał ileś tam razy i potem przyszedł sprawdzić, czy już na pewno dobrze umie ten wiersz. To też z jednej strony ma tutaj dużo wspólnego mózg, bo im silniej rozwinięty pień mózgu, czyli ten zielony mózg, to od razu też przy okazji odpowiadam na pytanie, o jak nazywały się te części mózgów, czyli ten zielony mózg, no to prawdopodobnie lubisz uczyć się bardziej przez doświadczenie. Ja tak lubię się uczyć. Ja lubię sama sprawdzić na własnej skórze. Ja lubię sama tą daną rzecz dotknąć, jakby przetestować, poczuć, że ona jest dla mnie. No i oczywiście musi jeszcze na poziomie uczyć coś tam fajnego wzbudzić. Co więcej, lubię uczyć się w grupie ludzi. Czyli jeśli masz silnie rozwinięty ten mózg, to inni ludzie są dla ciebie ważni wtedy, kiedy się uczysz. Oni cię wspierają swoimi komunikatami, komentarzami, mówieniem, zadawaniem pytań, często takim nawet chaosem. Natomiast zupełnie inaczej uczą się osoby, które mają najsilniej rozwinięte właśnie międzymózgowie. Znowu odpowiadam na jeszcze jedno pytanie. Czyli ten nasz mózg, który jest takim mózgiem ssaczym, jak to się nazywa w biologii. I tutaj uczymy się przez własną praktykę, czyli tutaj nie można przyjść do człowieka i powiedzieć, tu masz spis treści, nie wiem, albo rozpiskę tego, jak ten sernik upiec, to już tutaj sobie przeczytaj i upiec ten sernik. Tu po prostu uczymy się poprzez to, że bierzemy to do ręki, ale często w przeciwieństwie do tej zielonej grupy, która gdzieś tam jeszcze spojrzy, jak to babcia Marysia robiła ten sernik, to ci mówią sobie, dobra, za dużo cukru, za mało twarogu i zaczynają tam sami eksperymentować. Czyli ten mózg bardzo mocno przez eksperymenty się uczy i wtedy zapamiętuje. A nasz najmłodszy mózg, nasza kora nowa, czyli nasze kreso mózgowie, to jest ten mózg, który uczy się przez teorię. Czyli zanim zacznie robić praktykę, musi się do tej praktyki przygotować. Czyli jeżeli ma złożyć, nie wiem, rower taki do ćwiczeń, którym w domu jeździmy i ćwiczymy, to on sobie otworzy instrukcję obsługi, ułoży sobie wszystkie śrubki, nakrętki po kolei, logicznie i będzie układał to, czyli patrzył w teorię i dopiero wprowadzał w praktykę i najchętniej sam. W ciszy, w świętym spokoju, więc jak wasze dzieci zamykają się w swoich pokojach ze słuchawkami na uszach i mówią, że się uczą, to istnieje prawdopodobieństwo, że rzeczywiście to robią. To jest zresztą coś takiego, co warto wiedzieć w ogóle, że my jesteśmy tak różni, dlatego że jeżeli tego nie wiemy, to będziemy mieli skłonność do tego, żeby innych mierzyć swoją miarą. Nie bez powodu jest ogromna nadreprezentacja wśród nauczycieli w tradycyjnej oświacie ludzi z inteligencją analityczną, tą matematyczno-analityczną i językową. Dlatego właśnie programy nauczania są tworzone jakby głównie dla takich ludzi. Dlatego klasyczny podręcznik do nauki języka to ma strukturki właśnie, wszystko, żeby było wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, podmiot, orzeczenie. A teraz odnosząc się do tego twojego przykładu, ktoś, kto jest niebieski, lubi się uczyć sam, ktoś, kto jest zielony, dobrze funkcjonuje w grupie, to posadźmy takich trzech niebieskich razem i powiedzmy, pracujcie w zespole, będzie wam lepiej, nie? Przecież będą się wzajemnie irytować, tak? A zielony z kolei posadzony sam gdzieś tam za ścianą będzie patrzył i będzie się zastanawiał, kiedy się to cierpienie skończy. Tutaj widzę, że mamy komentarz od Liliany. Dobry wieczór, dziękuję za pochylenie się nad moim pytaniem. Absolutnie nie stosuję wspomagaczy, czyli to jest nasza autorka synestezji. Łączenie zmysłów często komplikuje proces nauczania, ale czasami ułatwia. Myślałam, że jest system nauczania z myślą o takich przypadłościach. Obawiam się, że jeszcze nie ma. Znaczy myślę, że nie ma systemu jako takiego, ale ludzie, którzy takie zdolności mają, no i ja tak sobie wyobrażam, to już mogę tylko powiedzieć, co mi się wydaje, że mają jednak poszerzone spektrum doświadczania. Zresztą sprawdziłem, znani synestetycy to na przykład Nikołaj Rimski-Korsakow, Władimir Nabokow, Wasilij Kandyński, Franciszek Liszt, Billy English, John Mayer. Więc to są ludzie, którzy są, no, mają niesamowite osiągnięcia. Ja nie wiem, jak funkcjonuje taki człowiek od takiej wrażliwości, no ale w każdym razie systemów nauczania, o ile wiem, poza może jakimiś eksperymentami, chyba na razie jeszcze do tego stopnia dopasowanych do człowieka, nie ma. Agata pyta nas, a co znaczy, kiedy nie potrafię długo się skupić na czytaniu? Lubię przeczytać, zrozumieć sens i działać. No dla mnie to zabrzmiało jak jakiś taki element kreso mózgowy, czyli niebieskiego mózgu. Nawet obserwuję taki mózg czytający obok mnie, siedzący często na kanapie, jak mój mąż czyta. On zwykle czyta fragment, zarysowuje sobie te fragmenty, potem zamyka książkę, patrzy w okno, patrzy w niebo, zastanawia się,
i wraca, znowu czyta, analizuje, komentuje. Więc być może jest tak, że pierw pani mózg po prostu potrzebuje sobie gdzieś tam logicznie pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować, a dopiero potem idzie w działanie, czyli w ten czerwony mózg, czyli mózgowy. Na podstawie tego jednego zdania, czy tych dwóch krótkich zdań, mogę tylko tyle wywnioskować. I to rzeczywiście jest tak, że to jest ciekawe, że każdy uczy się zupełnie inaczej. Bo jak ja na przykład czytam książkę, to ją pochłaniam generalnie całą i sobie smaruję, robię notatki. Na przykład, kiedy dopiero ją kończę, to ja dopiero wtedy przechodzę do analizy. Czyli zakończyłam książkę, pozaznaczałam sobie różne fragmenty, a potem biorę mój złoty zeszyt i do tego zeszytu wpisuję różne rzeczy, które są dla mnie istotne i dla mnie ważne. Dlatego tak wydaje mi się, że to jest taki przykład tutaj pani Agaty. Natomiast no, to jest kwestia tego, jak kto lubi, tak? Co dla kogo jest w tym momencie atrakcyjne i w którym kierunku po prostu, jakie rezultaty chce mieć. O, może to o to chyba głównie chodzi. Ja bym tutaj dorzucił od siebie 3 grosze, dlatego że to też jest tak i zawsze ja zachęcam do tego, żeby znając siebie, oczywiście poszerzając swoją samoświadomość, znam swoje ograniczenia, znam swoje mocne strony, jednocześnie pamiętać o tym, że to, co wiemy o sobie, to też może nie być do końca prawda absolutna. My też się zmieniamy. Możemy też odkrywać jakieś swoje właściwości. I na przykład być może na tym etapie tak się pani pracuje najlepiej, być może gdyby pani spróbowała pracować inaczej, te efekty byłyby inne, efekty mogłyby być lepsze. Ja przez długi czas starałem się czytać jak najwięcej. Nawet próbowałem zrobić kurs szybkiego czytania, gdzieś tam sobie online przez moment spróbowałem, nawet zacząłem czytać szybciej niż czytam, chociaż generalnie czytam dosyć szybko, ale wyobrażałem sobie, że jak będę czytał więcej, no to będę mądrzejszy, tak w wielkim uproszczeniu mówiąc, tak? Później się dowiedziałem, że właśnie studiując, że tak powiem, temat uczenia się, okazało się, że są 2 różne typy uczenia się, to znaczy 2 różne modele poznawania wiedzy i można ten sam człowiek jeden albo drugi stosować. I tak zresztą jest. Jeden jest nastawiony na odtwarzanie. I to jest ten model uczenia się, który tradycyjna edukacja, nie chcę powiedzieć promuje, ale generalnie na tym się opiera. Dlatego student musi się wykuć, zdać i potem najczęściej zapomnieć, bo to zresztą często tak się z tym wiąże. Problem polega na tym, że większość rozwiązań dotyczących nowych programów nauczania to są programy, które są nastawione na zwiększenie zdolności odtwarzania, czyli zapamiętaj więcej i więcej możesz wtedy użyć. Tymczasem badania pokazują, że zdolność odtwarzania jest wrodzona i ona się nie zmienia. Ona może być inna ani u ciebie, inna u mnie, ale u mnie i u ciebie ona będzie mniej więcej niezmienna. To, co się może zmieniać, gdzie możemy poszerzyć granice swojego poznania i swoich zdolności, to jest drugi model uczenia się, model polegający na szukaniu nowych powiązań, nowych kontekstów, nowych zastosowań. W pewnym sensie, tak ogromnym uproszczeniu mówiąc, bardziej niż uczenia się co, uczenia się do czego mi się to może przydać, jak mogę to wykorzystać. I takie badania są prowadzone i pokazują, że uczenie się takie właśnie kontekstowe pozwala zapamiętać o wiele więcej i wiele więcej się nauczyć. Ja przez bardzo długi czas, tak jak powiedziałem, starałem się czytać jak najwięcej, a teraz zupełnie czytam inaczej. Teraz, odkąd o tym wiem, to powiem wam, że nastawiłem się na czytanie takie dogłębne. Ja czytam każdą książkę w tej chwili dosyć długo, robię z niej notatki. Od razu wam powiem, w czym robię notatki, bo to jest mega, mega system do tego celu, aż muszę wam o tym opowiedzieć, a jestem do tego przygotowany nawet. O, jest taki program, który nazywa się Roam Research, Roam Research. Zróbcie sobie zdjęcie ekranu, jeżeli ktoś nie zna angielskiego. Jak się wpisze Roam, to też się to pojawi. To jest bardzo fajny system, bardzo prosty. Tam jest konto, można mieć darmowe, albo tam za jakieś parę dolarów, niewiele to kosztuje. Roam Research to jest system robienia notatek, oparty właśnie na tej właściwości mózgu łączenia rzeczy w taki sposób, jak w mózgu się one łączą. Co to znaczy? Mózg, ja o tym opowiadałem na poprzednim live'ie, nie przechowuje wiedzy w taki sposób, jak mamy ją w folderach w komputerze. W komputerze możesz mieć zawodowe, domowe, nie wiem, finanse, zdrowie i tak dalej. Mózg tak nie działa. Mózg ma po tej całej sieci porozrzucane różne rzeczy i sięga do tych rzeczy wtedy, kiedy mu są potrzebne. Dokładnie w taki sposób działa ten system Roam Research. Jeszcze raz pokażę, kto nie zapisał sobie.
Ważne, żeby tylko używać tego w jednym języku. Program jest wprawdzie angielski, ale można go po polsku używać. Notatki robić sobie w swoim języku, także to nie problem. Jest bardzo prosty w użyciu. Roam Research pozwala bardzo łatwo tagować notatki. Co to znaczy? Jak ja czytam książkę i zrobię sobie notatkę w tym programie Roam, to ja do niej później na koniec dnia sobie siadam, a najdalej następnego dnia i do każdej z tych notatek, zdanie albo cytat, albo jakaś myśl, którą zapamiętałem, dodaję sobie kontekst, w którym mi się to może przydać. Do czego mi się to może przydać? I później, jak potrzebujesz na jakiś temat poszukać informacji, to on ci podpowiada rzeczy, które się z tym jakoś tam wiążą, z twoich wcześniejszych notatek. To jest właśnie takie pogłębione uczenie się. Co ciekawe, uczenie się kontekstowe, nie z oderwanych elementów, nie z list słówek, ale uczenie się właśnie nawet na zasadzie łapania chybił trafił, dobierania na przykład obrazek do słowa, szukania, trafiania, strzelania, czyli takie ćwiczenia. Okazuje się, że o wiele więcej zapamiętujemy i o wiele trwalej, kiedy mózg musi wykonać pewną pracę, a nie dostaje tego kawa na ławę. To znaczy dużo więcej zapamiętasz słówek, nie ucząc się ich z listy, tylko na przykład dobierając słówko do obrazka, tak? Nawet jak nie masz pojęcia, nawet jak zrobisz błędy, okazuje się, że jak się zrobi błąd, a później się pozna prawdziwą odpowiedź, to lepiej się zapamiętuje, jaka była ta prawdziwa odpowiedź. Więc tak naprawdę, jeżeli teraz pani tak się najlepiej pracuje, że czytam i potem już nie mogę wytrzymać, ruszam, idę, to wdrażam, to być może się okazać, że to jest właśnie pani styl działania, a być może się okaże, ja też tak myślę, ja też tak kiedyś miałem, ja się nie mogłem doczekać. A teraz już, teraz czytam z kolei głęboko, bo przekonałem się, że owszem, mniej, tak mi się wydaje, że mniej informacji dostaję w ten sposób, mniej zapamiętuję informacji, ale efekt, możliwość korzystania z tego potem w praktyce jest nieporównywalnie większa. Ewa nas pyta tutaj, to jest chyba do ciebie pytanie. Z mojego testu wynika, że dominują mnie czerwony, potem niebieski. Zielonego jest najmniej. Lubię robić wszystko sama. Mamy angielski z lektorami w firmie w grupach. Z jednej strony chcę korzystać, a z drugiej jestem sfrustrowana pracą w grupie. Czy mimo wiedzy o sobie można skupić się po prostu na nauce? Ha! Pewnie, że można. To wszystko jest jakby zależne od jeszcze zupełnie innej rzeczy. Pamiętajmy, że nasza osobowość to nie jest tylko kwestia naszego mózgu i tego, jakie jest DNA tego naszego mózgu i tego, czy to pień mózgu, czy międzymózgowy, czy kresomózgowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że w naszym kresomózgowym, czyli w naszym tym najmłodszym mózgu, niebieskim mózgu, znajdują się dwie półkule. I też pewnie słyszeliśmy, że mamy lewą półkulę, prawą półkulę. W 1981 roku Roger Sperry dostał nawet Nobla za wydzielenie pewnych zachowań związanych z każdą z tych półkul. Ta praca tych półkul nam się przełącza cały czas i każda z półkul też jest różnie za różne rzeczy odpowiedzialna. Ja się tutaj uśmiechałam, kiedy Krzysztof mówił o tym programie, w którym on tam sobie robi te notatki, bo mi się chciało śmiać i zastanawiałam się, który z moich notatników mam wziąć do ręki, ponieważ ja mam z kolei notatniki pisane. I ja na przykład najlepiej uczę się, i też dla tych z Państwa, którzy tak macie, podzielcie się, może nie jestem sama, że też wszystko lubicie pisać, tak? Niekoniecznie w wersji takiej elektronicznej, czyli zapisywać właśnie na swoich tabletach, iPadach, komputerach i tak dalej w programach, ale też ręcznie. I tutaj to jest też kwestia tego, że równie skutecznie możemy być nauczeni do tego samego egzaminu, pracując czy w jeden, czy w drugi sposób. Tu jest kwestia znalezienia tego swojego patentu. Ja jestem zwolenniczką zapisywania. Ja lubię pracować na przykład na mapach myśli. Kiedy pisałam wszystkie moje książki, to pierw pojawiał się główny tytuł. Potem od tego szły kolejne takie kreseczki, tak? Jak zrobię, nie wiem, marketing, jak będzie spis treści, jak będzie wyglądała okładka i te punkty. Potem kolejne, od tych punktów kolejne punkty. I dopiero potem to wszystko przepisywałam na takie małe karteczki, te takie żółte, słynne karteczki, które rozrzucałam i dopiero wszystko to potem układałam, tak samo robiąc spis treści. Pierw wpisywałam wszystkich kilkanaście rozdziałów, a dopiero potem je układałam. Więc każdy system jest dobry, jeżeli przynosi nam rezultaty. Większy problem jest tutaj, jeżeli chodzi, no właśnie, Krzysztof ma to w takiej formie, a ja mam to w formie karteczek, gdybyście Państwo mogli zobaczyć, to podobnie to wygląda, tylko że to jest w formie karteczek fizycznych, które ja sobie przerzucam, przekładam. I to nie jest oznaczać, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze, tylko że jest inne i dlatego też myśląc o stylu edukacji warto jakby sprawdzić, co nam zadziała. Nie zawsze te systemy, które działają innym, zadziałają nam i dlatego tutaj jestem zwolenniczką doświadczania, a odpowiadając tutaj na pytanie Ewie,
Ja myślę, że to jest kwestia koncentracji, to zupełnie coś innego niż kwestia związana z zielonym, czerwonym czy niebieskim mózgiem. To jest bardziej prawa strona, czyli nasza psychologia, czyli nasz charakter, nasz potencjał rozwojowy. Czasem jest po prostu taki czas, że trudno nam się skoncentrować. Być może to jest stres, być może to jest zmęczenie, być może to jest wiele myśli na tłok w głowie. To tak jak w nocy ze spaniem, człowiek się budzi i zaczyna się taka kołataniną myśli. I tak samo jest z koncentracją. Ja na przykład, jak potrzebuję się skoncentrować, zawsze się śmieję, że mam taką uzdę na szyi i mówię, dobra, Urbańska, za uzdę i do celu. Masz robotę do zrobienia, a nie teraz dekoncentrować się na tysiącu innych rzeczy. Więc ja na przykład się nauczyłam, że muszę robić jedną rzecz jednocześnie. Że to wszystkie multitaskingi nie są dla mnie, ponieważ ja jestem wtedy rozsypana. Dla nikogo. Dokładnie. Więc robienie rzeczy jedna po drugiej, krok po kroku, zaczynasz jedną, kończysz ją, robisz następną. Nie chcesz skończyć, odkładasz świadomie, nie kończę, ale świadomie nie kończę, czyli zamykam ten projekt, zaczynam następny. I ja bym w taki sposób robiła. Brak koncentracji, jakby to, że nie możemy się skoncentrować, bierze się z tego, że mamy wiele wątków jednocześnie. I zamiast po prostu powiedzieć, dobra, stop z tymi wątkami, spisuję sobie ten i ten, tymi się zajmę za chwilę. Ja jak się w nocy budzę, mówię sama do siebie, dobra, świetnie, dziękuję, że chcesz mi to wszystko mojemu mózgu powiedzieć, ale teraz jest czas na spanie, rano się tobą zajmę, obiecuję, idę spać. I on mnie słucha, idę spać. Więc ja robię to samo, w inny sposób trochę. Dokładnie, także to jest kwestia, koncentracja jest tylko kwestią tego, żeby odrzucić wszystkie myśli, które gdzieś tam na bok nas ściągają. Tak i za uzdę po prostu, Ewa, ciągniesz do swojego celu. I myślę, że to wszystko, o czym my mówimy, gdzieś wokół jednego wątku się cały czas kręci, a mianowicie, żeby zaprzyjaźnić się ze sobą, żeby zdać sobie sprawę, że my jesteśmy różni, dużo bardziej różni niż szkoła nas do tego przyzwyczaiła, niż szkoła w ogóle była gotowa to uznać. I w związku z tym nie ma jednej uniwersalnej metody dla wszystkich, w zasadzie prawie na nic. A z kolei, jeżeli ktoś jest bardziej właśnie niebieski, albo bardziej zielony, albo bardziej czerwony i to już wie, używając terminologii struktogramowej, no to jakby nie ma co ze sobą walczyć. Tak jak tutaj Paweł napisał przed chwilą w którymś z komentarzy, że taka walka ze sobą to jest bardzo duży wydatek energetyczny. Z tym się trochę wiąże takie pytanie tutaj, które mamy też na liście. A co jeśli jeden i drugi mózg jest na tym samym poziomie? Tak, to są te tak zwane słynne subdominanty. Rzeczywiście może być tak, że u części z nas dwa mózgi będą równie silnie rozwinięte. No i to jest to też ciekawe, który mózg z którym. Bo jeżeli to jest na przykład mózg czerwony z niebieskim, to jest ciekawe, ponieważ mózg czerwony, on już chce działać, a mózg niebieski jeszcze nas hamuje. I czasami ludzie mówią, Boże, coś nie tak z moją głową, mam jakieś rozdwojenie jaźni, już chcę robić, potem się zatrzymuję, znowu myślę, podjęłam decyzję, potem znowu zaczynam analizować, albo odwrotnie, tak? Ten kmini, ten już mówi, dobra, szybciej, bo czas się kończy, w tym momencie ten już idzie podejmować decyzję, a ten mówi, zatrzymaj się. To jest ciekawe połączenie tych dwóch mózgów. Ostatnio mieliśmy panią na sali, która mówi, kurczę, ja nareszcie rozumiem, co jest ze mną. Mówi, ja myślałam, że jestem jakaś taka rozwalona psychicznie. Ten chce do ludzi, a ten mówi, żeby ludzie już sobie poszli. Ten chce się uczyć z ludźmi, a kiedy oni już za dużo mówią, to już myślę sobie, Boże, lepiej się nauczę, jak będę się uczyła sama. I to jest też ciekawe, tak? Te mózgi cały czas mogą ze sobą rywalizować o uwagę naszą, ale jak rozumiesz, że masz takie połączenie tego mózgu z jednego z drugim, no to też on będzie cały czas podejmował decyzje, bo mózg zielony się boi, dba o bezpieczeństwo, ale mózg czerwony już by chciał na przyszłość zabezpieczyć ewentualnie to bezpieczeństwo, więc też potrzebuje sam sobie to gdzieś tam w głowie poukładać. Co jest więcej ciekawe, jest 10% ludzi na świecie, którzy mają potrójną biostrukturę mózgu, czyli wszystkie trzy mózgi tak samo równie rozwinięte. I nigdy do końca ja nie wiesz, tak, który styl uczenia będzie. Dokładnie, prezes tak ma. Więc to jest niesamowite, że czasami wolisz się uczyć z ludźmi i uczysz się z tymi ludźmi i masz rezultaty, a czasem sobie chcesz powtórzyć ten sam schemat uczenia się z ludźmi, mówisz sobie nie, dzisiaj wolę sam. I czasami się po prostu przełączamy nad tym. To jest coś takiego, z czego też powinniśmy sobie zdawać sprawę, szczególnie kiedy mamy do czynienia z takim narzędziem jak struktogram czy test na typ inteligencji. To dotyczy nas, to dotyczy naszych dzieci, naszych znajomych, naszej rodziny i tak dalej. My jesteśmy psychologicznie pewnymi całościami. To wszystko, o czym my mówimy, tam te kolory, typy inteligencji i tak dalej, to jest pewien umowny sposób nazwania
pewnego preferowanego sposobu relacji z rzeczywistością. To znaczy, że jeżeli ktoś jest bardzo analityczny, to najlepiej się czuje, najlepsze będzie miał efekty, najmniej się spali energetycznie, jeżeli może coś zrozumieć analitycznie. Ale to nie znaczy, że nie jest w stanie niczego zrobić, nie myśląc i nie przygotowując się, tak? To jest taki klasyczny dylemat między byciem na przykład introwertykiem a ekstrawertykiem. Ja jestem generalnie introwertykiem, taki się urodziłem, ale uczyłem się całe życie być ekstrawertyczny, bo ta introwertyczność mi nie pasowała. I długi czas mi się wydawało, to co ty powiedziałaś, te konflikty wewnętrzne, wydawało mi się, że coś jest ze mną nie tak. Bo ja to w sumie nie wiedziałem, czy ja to wolę być sam, ja uwielbiam sam siedzieć, czytać książki, ja odpoczywam sam. A jednocześnie lubię być z ludźmi. A dzisiaj już wiem, jak to jest. Jak się robi badania ludziom, to bywa, że człowiek jest jednocześnie introwertykiem i ekstrawertykiem. Więc może być jednocześnie zielony i niebieski na przykład. Albo mieć taki typ inteligencji, jakiś inny. Co to znaczy? Ja jako introwertyk, jeżeli mogę nie wyjść do ludzi, to nie wychodzę. Ale jak już muszę wyjść, to się będę dobrze bawił. Tak? Tak to śmiesznie działa. Odkąd o tym wiem, to jest okej. Okay. Ja już teraz wiem, że introwertyk to po prostu ktoś, kto ładuje baterie w samotności. A niekoniecznie ktoś, kto siedzi w czterech ścianach w piwnicy i nic nie chce robić. Anna, co za ulga, dziękuję. Niebiesko-czerwona. No właśnie. Także my jesteśmy pewną całością. I to, o czym mówimy, to samo zresztą dotyczy na przykład badania testów Gallupa, testów talentów. Gallup przez kilkadziesiąt lat prowadził badania na ogromnej grupie ludzi, o ile pamiętam, chyba 2 miliony. Mające na celu stwierdzenie, znaczy badanie się, o ile pamiętam, zaczęło od szukania odpowiedzi na to, na pytanie, czy jest jakaś lista cech charakteru, które można powiedzieć, że no, zapowiadają sukces, predestynują czego do sukcesu. Okazało się, że nie ma. Oni badali ludzi sukcesu, ale takich, wiecie, takich naprawdę ogromnego sukcesu, typu, nie wiem, szef American Express, tak, jakichś najbardziej znanych aktorów, jakichś Eminemów, tego typu ludzi, czyli ludzi o takim absolutnie niekwestionowanym sukcesie, szukając odpowiedzi na pytanie, czy są jakieś cechy charakteru, które jak się ma, to się osiąga sukces. I się okazało, że ludzie są strasznie różni. I to, co ich łączyło, to był akurat tych ludzi sukcesu, to było to, że oni wszyscy byli świadomi swoich mocnych stron i na nich budowali życie. Nie tylko byli świadomi swoich mocnych stron, ale na nich budowali swoje życie. Czyli nie tylko, jak wiem, że nie wiem, fajnie się ze mną rozmawia, to koledzy się ze mną chętnie na piwo umówią się pożalić, ale mam pracę, w której to jest jednym z istotnych czynników sukcesu. I to samo dotyczy kolorów. O, pytanie tutaj bardzo konkretne. Gdzie można zrobić analizę, który mózg u mnie dominuje? Było już to pytanie. Poprosimy, żeby nam DNA w biznesie jeszcze raz puściło tutaj linka. A tak czy inaczej, kochani, po tym nagraniu umieścimy w komentarzu linki do testu na typ inteligencji w szybkim angielskim dla dorosłych, testu na typ inteligencji w szybkim angielskim dla dzieci i testu struktogramowego, żebyście mogli się dowiedzieć, jaki macie dominujący styl, jak macie dominującą biostrukturę. Następne pytanie. Jak znaleźć swój idealny sposób, styl nauki? Jeżeli nie mówimy o robieniu testu, bo to już o tym dużo dzisiaj mówiliśmy, ale testy nie są jedynym sposobem. Ja zawsze mówię, że człowiek powinien zadać sobie pytanie, co lubi robić. Jak najlepiej ci się pracuje, kiedy nikt ci się nie wtrąca i nie mówi ci, że masz siedzieć ruchomo albo nieruchomo, albo w ciszy, albo w muzyce, to jak lubisz pracować, tak? Nagle się okazuje, że jest bardzo prosty test, który sobie każdy może zrobić sam. Jak uczysz się tego, co cię interesuje? Jeżeli masz jakieś hobby, jakąś pasję, w jaki sposób się tego uczysz? Czy lubisz o tym słuchać, podcastów na przykład, albo jak oglądasz, to głównie słuchasz? Czy lubisz o tym czytać? Czy lubisz strukturę poznać? Czy lubisz po prostu, dobra, wezmę teraz tyle ziemi i tyle tego proszku, kwiatek wsadzę, zobaczę, czy wyrośnie. I się wtedy okazuje, że to, co lubimy robić, jest zgodne z naszą naturą, bo po prostu wymaga mniejszego wysiłku. Było tu jeszcze taki komentarz, był sporo osób było z dysleksją i z ADHD. To jest wyzwanie, by każdy wyniósł wiedzę z lekcji, kiedy jestem nauczycielem i mam 25 osób, z tego kilka z dyslekcją i dwie z ADHD. To jest, w ogóle nie będziemy się odnosić chyba do tradycyjnej edukacji, bo to jest gigantyczne wyzwanie. Ja jestem po studiach nauczycielskich, jestem anglistą ze specjalnością nauczycielską, chociaż nigdy tym się nie zajmowałem, z wyjątkiem krótkiego czasu na uczelni, przynajmniej jeśli chodzi o naukę języka, no bo jako coach to się trochę tym zajmuję.
I wydaje mi się, z tego co ja zapamiętałem, że nierealne jest tak naprawdę osiągnięcie jakichś znaczących postępów dla całej grupy w takim dużym, w tak niesprzyjających warunkach. To jest oczywiste. Także współczuję nauczycielom, którzy muszą się z takim wyzwaniem zmagać. Prawdopodobnie efekt macie taki, że po prostu są grupy, jest grupa w tej klasie, która skorzysta i jest grupa, której będzie trudniej. Patrzę jeszcze sobie tutaj na jakieś pytania takie. O, co zrobić, aby uczyć się szybciej, więcej i na dłużej zapamiętywać? Ja już mówiłem o tym uczeniu się na odtwarzanie i uczeniu się kontekstowym, czyli nieoderwanych elementów, ale uczeniu się, nazwijmy to, uczeniu się poprzez zrozumienie. Badania pokazują, że kiedy człowiek stara się coś zrozumieć, to najwięcej się nauczy i najdłużej zapamięta. Każdy wie, że najlepszym sposobem nauczenia się jest nauczenie tego kogoś innego. Jak ty masz komuś coś wytłumaczyć, to musisz to zrozumieć. Co byś, Ania, do tego dodała? Ja tutaj też jeszcze szperam w pytaniach. Szperasz w pytaniach. Tak, tak. To znaczy tak, ja jestem typem piszącym, więc jeżeli piszę, to dłużej, szybciej zapamiętuję i jakby mi to daje rezultaty. To też zresztą był taki ciekawy komentarz na temat ściąg, robienia ściąg. Ja 12 lat uczyłam dzieci w szkole, z pierwszego wykształcenia jestem magistrem historii, więc kochałam tą robotę po prostu bardzo. Ja zawsze moim dzieciakom mówiłam, piszcie ściągi, zróbcie sobie ściągi. Bo ja wiedziałam, że jak oni zrobią ściągi, to znaczy, że oni musieli to sobie napisać, że oni musieli to stworzyć. Wiecie, no kiedyś się wszystko pisało ręcznie, tak? To nawet nie było tak jak już później, że można było wydrukować takim maleńkim druczkiem. Ja dzisiaj to bym nie miała szansy na zdanie matury na ściądze, bo po prostu bym nie widziała tego. Natomiast samo pisanie absolutnie mnie pomaga i też jest to sposób zapamiętywania. Ja robię jeszcze jedną rzecz w kontekście tego, żeby uczyć się szybciej, lepiej i łatwiej. Ja się nauczyłam magazynować informacje. Czyli te wszystkie moje zeszyty służą temu też, żeby wpisywać tam pewne rzeczy, które za chwilę mi się mogą przydać, ale jeszcze mam taki folder w komputerze, który się nazywa poczekalnia. I jeżeli przychodzą mi do głowy różne fajne pomysły, to jak kiedyś je wszystkie nagle chciałam od razu wdrażać, robić i tak dalej, a dzisiaj nauczyłam się, że jak chcę robić dobrze, zrobić jedną rzecz, to robię tą jedną, a resztę wrzucam do poczekalni. To jest też ważna kwestia. I jeszcze jedna rzecz tutaj, bo też takie pytanie padło, odnośnie dyslekcji, to już powiedziałeś, to jest jasne. Natomiast Anna zapytała, jestem dyslektykiem i do tego wzrokowcem, nie mogę zrozumieć języka mówionego, bo poza tym, że mamy mózgi trójkolorowe, poza tym, że mamy te wszystkie talenty Gallupa, że sobie sprawdzić swój typ inteligencji, jakim się uczymy Howarda Gardnera, to jest jeszcze taki podział, nazywa wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk. I to też jest sposób, w jaki my bardziej przyswajamy informacje. Jeżeli pani jest wzrokowcem, no to trudno, żeby rozumiała pani język mówiony, który jest dla słuchowca. Więc tutaj znowu, jeżeli chcemy poćwiczyć sobie ten system słuchowy, bo jest u nas słaby, to zachęcam do słuchania płyt, zachęcam do słuchania podcastów i wtedy na przykład koncentrowania się na tym. Ja w taki sposób jakby mam też słaby system słuchowy, ale na przykład staram się w piosenkach po angielsku wyłapywać wszystkie słowa, które znam, czasami całe zdanie, czasami całe frazy, bo też uczę się cały czas angielskiego i to jest niesamowite, że poprzez to mogę słyszeć słowa, które pozwalają mi też budować moje poczucie własnej wartości, że mam rezultaty, mam efekty, tak? Że wiem, że umiem i że dorosły człowiek mający prawie 50 lat może nauczyć się mówić po angielsku właśnie dzięki temu, że uczy się zupełnie inaczej niż uczyłam się przez wszystkie lata wcześniej. Więc to jest ważne. I też jeszcze pani Kinga odpowiem. Zapytała, czy jest zależność od kolorów, że ktoś ma większą lub mniejszą łatwość nauki języka. To nie od kolorów zależy. To zależy właśnie od tego, do czego państwa tutaj zachęcamy, żeby wypełnić sobie ten test na inteligencję wielorakie. Bezpłatnie możecie go wziąć. My nie będziemy tutaj wam niczego dzisiaj sprzedawać. W ogóle to nie temu służy ten live. Proszę sobie zrobić taki test i zobaczyć, bo być może okaże się, że była pani uczona języka angielskiego w sposób, który jest kompletnie odległy od pani dominującego typu inteligencji wielorakiej, tak jak u mnie. Ja kiedy pierwszy raz zaczęłam uczyć się angielskiego, to kazano mi wzory językowe, tam struktury językowe łapać, te wszystkie edy, ingi i tak dalej,
A ja mam najsłabsze logiczno-matematyczne, tak? Ja jestem intrapersonalna, interpersonalna, ruchowa, więc mnie w taki sposób trzeba uczyć, tak jak robią to dzisiaj moi lektorzy językowi. Tutaj jak mówimy o tych zdolnościach językowych, to każdemu, kto uważa, że nie ma zdolności językowych, to chcę zwrócić uwagę na to, że nauczyliście się języka polskiego. Ja czytałem taką analizę, zrobioną wprawdzie przez polonijnego naukowca, ale Amerykanina na Florydzie, chyba w Uniwersytecie Stanowym na Florydzie z 7 lat temu, może 6, na temat tego, na temat stopnia trudności różnych języków. I wbrew pozorom, o ile pamiętam, polski był chyba na 3. miejscu, może na 5. Wbrew pozorom, to jest jeden z najtrudniejszych języków świata. A mówimy wszyscy tym językiem bezbłędnie. Nawet jeżeli tam jakieś, powiedzmy, czasami mamy problemy czy z ortografią, czy z gramatyką, ale mówimy perfekcyjnie bardzo trudnym językiem. Językiem, w którym nie ma jednej zasady gramatycznej, od której by nie było wyjątków. Dlaczego idę do hotelu, ale idę do akademika, a nie do akademiku? A ktoś wie? Nie wie. Nie ma na to zasady, to trzeba zapamiętać. Więc każdy z was, kto mówi po polsku, nauczył się bardzo trudnego języka, ale uczyliśmy się go w inny sposób, niż uczy się nas w szkole. Mark Twain powiedział kiedyś, gdybyśmy własnego języka uczyli się tak, jak uczą nas języków obcych, to nikt nigdy nie nauczyłby się mówić. I niech to będzie puenta tego dzisiejszego spotkania, bo czas nam nasz już dobiegł końca. Zanim jeszcze się pożegnamy, to chciałem powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, zapraszamy za miesiąc na Hello Monday. Monday może być fajny. Pani Ela, ja naprawdę nie mam zdolności, uczę się tyle lat już i dalej nie umiem. Ale po polsku mówi pani świetnie, bo nie widzę tu żadnego błędu. Pani Elu, na pewno ma pani zdolności, zapewniam panią, nie ma innej możliwości. Więc zapraszam na przyszły miesiąc, na początku maja będzie kolejny Hello Monday za miesiąc. Tych, którzy są z nami dzisiaj po raz pierwszy, a ten temat ich zainteresował, zachęcam, żebyście tutaj na naszym profilu szybkiangielski.pl na Facebooku znaleźli sobie nagranie sprzed miesiąca, pierwszej części tego spotkania, którego to jest epilog niejako, bo tam jest bardzo dużo jeszcze też, myślę, ciekawych rzeczy. No i jeszcze raz zachęcam do zrobienia testu na typ inteligencji dla dorosłych, testu na typ inteligencji dla dzieci i testu struktogramowego. Wszystkie linki jeszcze raz za chwilkę napiszemy tutaj w komentarzu, żeby były. I bardzo dziękuję mojemu cudownemu gościowi. Aniu, kochana, bardzo ci dziękuję. Sam z wielką ciekawością tego wysłuchałem, chociaż zdawałoby się, że wiele z tych rzeczy słyszałem. Bardzo wam dziękujemy, słuchajcie, za pojawienie się. Jest nas równo setka i cały czas byliśmy prawie stuwa, także też bardzo zacne grono. No i tak jak powiedziałem, jeszcze raz zachęcam do robienia testów. Zapraszamy za miesiąc na Hello Monday. Znowu będziemy się starali opowiedzieć wam jak najwięcej ciekawych rzeczy, które mogą się przydać w życiu na co dzień. Dziękujemy. A teraz próbuję się rozłączyć, ale nie wiem jak, mam gdzieś znikło. A, tu jest, schował się guzik. No to do widzenia. Do widzenia.